Cześć dzień dobry, witajcie. Dzisiaj odcinek fotowoltaiczny, i na mojej liście odcinków, które miałem do nagrania zupełnie inaczej on ten tytuł brzmiał, bo miał brzmieć fotowoltaika dlaczego nie robię, dlaczego mi się to nie opłaca? Ale po ostatnim filmie z pompą ciepła. I kosztami, jak zacząłem to zliczać i analizować, to uznałem, że być może ma to jednak sens, ta fotowoltaika. Natomiast przy tych nowych zasadach, chyba nie wchodziłbym w taką zwykłą fotowoltaikę, zwykły, zwykły zestaw, tylko w hybrydę czyli fotowoltaika, magazyn, falownik, oczywiście hybrydowy i taką opcję rozważam. U mnie dachu nie ma. Zbyt dużo, może to widzicie w tej chwili na, na przebitce, że tego dachu nie ma zbyt wiele, ale myślę, że jakieś tam 5,5-6 kW by się zmieściło. On jest dosyć fajnie na południe skierowany, ten dach. Do tego jest wiata, którą teraz może właśnie widzicie. Ona jest oczywiście płaska, minimalnie nachylona, ale ja chciałem ją i tak zadaszyć. Ja myślałem, czy nie zadaszyć jej właśnie panelami, bo one stosunkowo nie będą już więcej kosztować. Zrobić to na kolejnym stringu. I w tym momencie być może będzie miało to jakiś sens, że też będzie zbierało trochę, trochę tego światła i też coś produkowało. No i mimo tych śmiesznych stawek, bo trzeba to nazwać śmiesznych stawek, za które. Yy, Operator odkupuje od nas energię, bo z tego co słyszałem, czytałem, to jest tam trzydzieści kilka groszy dosłownie. Ale ciągle jak zacząłem teraz znowu drążyć temat, to się okazuje, że mimo tej stawki, jak tego się nazbiera troszeczkę, to, to zaczyna mieć to jakiś tam sens, jakąś stopę zwrotu. Yy, oczywiście magazyn swoją drogą. Myślę, że tak na początek dyszka by wystarczyła. Ale są to też jakieś pieniądze zawsze, ale taką dychę, jak gdyby tutaj mieć, to już bym mógł sobie poradzić spokojnie. Bo na przykład teraz, jak patrzę, to w takie dni jak dziś, gdzie mamy 14-15 stopni, czyli taką wiosnę, no to, ten, to zużycie jest na poziomie około 10 kWh dziennie cały dom około 10, czyli właśnie taki magazyn dyszka by to spokojnie obsłużył spokojnie by się naładował tutaj z, ze słońca i resztę oddałoby do sieci no i coś by tam się zyskało i teraz jak tak liczyłem na poziomie powiedzmy 40% autokonsumpcji bo tylko to chyba ma sens tutaj też, to możliwie duża autokonsumpcja, myślę, że więcej jak 40% nie będę w stanie zrobić, ale mając magazyn, byłbym w stanie zrobić 40% autokonsumpcji. No to teraz tak, licząc stawkę, powiedzmy średnią, złotych 26, zł, którą ja płacę, bo na razie mam G11, ale nawet jak będę miał G12, taryfę G12, to nie będę się zbytnio spinał nad tym czy ja będę pralkę odpalał wieczorem czy nie. Wieczorem to, to idzie się spać o 22, a nie odpala się pralka, tak szczerze powiedziawszy. Później to trzeba przerzucić do suszarki. My to z reguły robimy w dzień. Przy dwójce dzieci jest to normalne, że robi się, to, robi się tego dużo i nie ma czasu na to, żeby robić to w nocy. Więc ja bym się kompletnie w ten sposób nie spinał i jednak nie wychodził z tej strefy komfortu. Ja chciałbym korzystać po prostu z urządzeń wtedy, kiedy ja mam ochotę, a nie kiedy tam... Taryfa ode mnie tego wymaga, żeby było taniej. Ja wiem, że niektórzy tak robią, natomiast ja bym nie chciał zmieniać po prostu swojego trybu dnia, tylko po to, żeby mieć tańszą taryfę. No ale licząc złoty 26, to co teraz płacę na G11, liczę powiedzmy średnio 1000 kWh miesięcznie, ładując samochód, mając pompę ciepła zimą i tak dalej, liczmy średnio zaokrąglając nawet w górę troszeczkę, myślę 12 tysięcy kWh, razy złoty 26, to nam daje 15 tysięcy z małym hakiem 15 tysięcy złotych teraz, ja tak na chłopski rozum liczę, robiąc autokonsumpcję na poziomie 40% no to mnożę to sobie razy 0,6 i wychodzi mi 9 tysięcy z małym hakiem e, takie rachunki bym pewnie płacił Mniej więcej do NEI, około 9000 zł, czyli zaoszczędziłbym było około 6000 zł rocznie, na samym tym, że będę miał autokonsumpcję. Auto no i teraz przy instalacji, powiedzmy, żebym tutaj w sumie pff, miał 6 kW, to nie wiem, ile to tak produkuje do końca rocznie, ale chyba. Aż musiałem to sprawdzić, więc 6 kWh powinno wytworzyć powiedzmy około tam 6000 kWh rocznie. 6000 kWh razy powiedzmy 30 groszy, no to jest tak mocno pesymistycznie, ale tak to, tak to liczę, mamy 1800 złotych. Czyli zamiast 15000 za rachunki rocznie, płaciłbym. 9000 powiedzmy minus 1800 to co bym zostawił w sieci przepraszam, tu się pomyliłem 1800, to mamy 7200 czyli te rachunki powiedzmy się dzielą na pół i w tym momencie zakładając naprawdę kombinując myślę to ta inwestycja z 10 kilowatogodzinnym akumulatorem Instalacja, myślę, no powiedzmy 6, 6 kW, yy, z jakimś dobrym falownikiem typu Deje. No to robi nam się pewnie z robocizną. Naprawdę, kombinując, to zrobi się około 3 dych. Tak myślę, że około 3 dych. No i teraz mam tu oszczędność na poziomie powiedzmy 7,5 tysiąca, tak zaokrąglając. Jeżeli tam było 15 tysięcy, to 7,5 tysiąca, tak liczę rocznie. Być może się mylę, jeżeli się mylę. Dajcie proszę znać w komentarzach, że się mylę. 7,5 tysiąca to będzie się zwracało 4 lata. I o ile zakładałem taką stopę zwrotu 6-7 lat, że to nie ma sensu, to 4 lata zaczyna to jakoś wyglądać, zaczyna mieć to sens. I myślę, że w momencie połączenia tego jeszcze z taryfą dynamiczną, kiedy byłbym w stanie na przykład. Tak ustawić falownik, czy, czy w ogóle cały system, że na przykład w momencie, kiedy ten prąd jest, kosztuje ujemnie, że ja będę w stanie go wtedy pobierać do akumulatora. Na przykład, właśnie w takim momencie, kiedy jest zima i ta, ta fotowoltaika nie produkuje, gdzieś się trafi, że ten prąd rzeczywiście kosztuje tam mniej niż i można by ten, go, go pociągnąć do, do magazynu no to być może właśnie zacznie mieć to sens i jeszcze szybciej się to zwróci ale takie 4 lata tak optymalnie myślę było, byłaby ta stopa zwrotu przy koszcie 30 tysięcy oczywiście ja za taki zestaw piątka chyba czy 5,5 kilowatopików na dachu plus 10 magazyn i falownik hybrydowy nie pamiętam, to był chyba sprzęt sofara, no to ja dostawałem oferty na okolice 50 tysięcy Czegoś takiego też się nie podejmę, bo to dla mnie nie ma kompletnie ekonomicznego sensu, ale gdyby to miało wynieść trzy dychy, to jest to do rozważenia. Mimo tego, że nie mam kompletnie takich pieniędzy w tej chwili, no ale być może nawet jakoś tam to finansując, zaczęłoby mieć to ręce i nogi. Oczywiście, jeżeli pojawi się znowu jakaś dotacja, której w tej chwili nie ma, to być może byłoby się w stanie jeszcze coś tam coś tam, tą inwestycję skalkulować z, z tak, żeby ona jeszcze bardziej była opłacalna. I proszę teraz do Was, żebyście Wy podzielili się swoimi postrzeżeniami. Być może ja tutaj wykonuję kompletnie jakiś błąd logiczny w, tej, w tych kalkulacjach, to proszę mnie poprawcie. Prosiłbym też, żebyście się po prostu podzielili swoimi doświadczeniami. Jeżeli popełniliście błędy, to napiszcie, jakie błędy popełniliście, a jeżeli... Zrobiliście coś i macie jakiś system, który działa i polecacie, to napiszcie, nawet, jeżeli możecie, oczywiście, ile Was to wyniosło? Bo domyślam się, że nie tylko jak próbuję teraz y, po prostu oszczędzić i skrócić jak najbardziej y, ten czas y, zwrotu, tej inwestycji, bo uważam, że nie ma sensu kłaść paneli, które się będą 7 lat zwracać. Naprawdę, no nie, 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 ale jeżeli to się będzie zwracało 3-4 lata. To jak najbardziej uważam, że zaczyna mieć to sens, bo to jest taki jeszcze taki okres, który jestem w stanie zaakceptować, po prostu. Także bardzo proszę Was o komentarze, o poradę, co tutaj zrobić. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pierwszy raz chyba uda mi się film zrobić w okolicach kilkunastu minut. Pierwszy raz od dawna, także to tyle. Dziękuję. Trzymajcie się. Na razie. Hej.